Dzień dobry, cześć i czołem. Dzisiaj kolejne szuflady, tym razem będzie to GTV Axis Pro. Zapraszam na film. Dzień dobry, dzień dobry. No więc dzisiaj Axis Pro GTV. Na tapecie, na tapet bierzemy dzisiaj GTV Axis Pro. Kolejny projekt, kolejna szuflada, tak się akurat złożyło. Dlaczego wybrałem tą szufladę tym razem? Tym razem dlatego przede wszystkim, po pierwsze, że budżet się złożył w tej szufladzie. Nie potrzebowałem tipona, bo jedyny tipon, który można uznać, to oczywiście Bloom Tandem Box. A powstała GTV Axis Pro ze względu na różne wysokości boków, które są dostępne tutaj, które są dość wysokie. Większość systemów szuflad opiera się o niski bok i railing, ewentualnie tak jak to mamy w Merivo Box, możemy dołożyć tam jeszcze, to się nazywa box capy, tak? Czyli te boczne ścianki w różnym rodzaju. Tutaj mamy różne wysokości. Szuflada GTV Axis Pro dostępna jest w dwóch kolorach, w antracytowym i w białym, przynajmniej to co ja znalazłem w moim katalogu. I w długościach prowadnic od 300 do 550 mm, w odstępie co 50 mm. Ten producent deklaruje obciążalność 40 kg, możliwość regulacji w trzech wymiarach, wysokości boków to 86, 120, 168 i 200, aczkolwiek wysokości użytkowe dla każdej z tej szuflad, podobnie jak ma to miejsce w przypadku Modern Slide'ów, czym tam Modern Boxów, są odpowiednio mniejsze. Szuflada z cichym domykiem i z pełnym wysuwem. Zajrzyjmy teraz, co możemy znaleźć w pudełku i jak wygląda komplet szuflady. Szuflada dojeżdża do nas w pudełku dość dużym. Ja akurat mam tutaj wersję z bokiem 199 mm, więc to pudełko jest dość pokaźne. W środku dostajemy zaślepki. Mamy od razu tutaj z boku uchwyty ścianek tylnych, mamy uchwyty frontów, prowadnice i boki przedzielone tutaj takim kartonikiem, więc bok jeden i bok drugi. Do każdego pudełka jest dodawana instrukcja, więc jeżeli nie posiadacie katalogu, oczywiście to macie w zestawie w pudełku, bądź możecie się posłużyć oczywiście PDF-em, które są dostępne na stronie producenta, bo nieraz z takich również korzystałem, czytam z tego ich wirtualnego katalogu online. Do obecnego projektu będę robił szuflady o dwóch szerokościach. Jedna szafka będzie miała 1000 mm, natomiast druga będzie miała 500 mm, więc mamy dwie szafki, które będą miały konstrukcję tradycyjną, czyli wieniec do środka i boki. I to, co będzie nam potrzebne do dalszych obliczeń, to jest szerokość wewnętrzna korpusu, czyli od jednej bądź drugiej wartości musimy odjąć 36 mm, bo każdy bok będzie miał po 18 mm. I ta szerokość wewnętrzna to 960 4 mm. Dość sporo. W przypadku drugiej szuflady, czyli tych 500, będzie 464 mm i to będą odległości, które są nam potrzebne. I teraz tak, biorąc sobie instrukcję, ja już te kroki wszystkie przeszedłem, ale będę chciał pokazać je również Wam. Ja, tak jak mówiłem, korzystam z szuflady z bokiem 168 mm, której wysokość robocza to 190, a minimalna wysokość korpusu to 198 mm. Producent zaleca zachowanie 8 mm szczeliny powyżej konstrukcji szuflady i taką się posłużymy, ponieważ moja szafka z założenia ma być jak najniższa, więc te minimum 198 mm tutaj właśnie policzę. Czyli tak, mam to, co potrzebuję zmieścić, czyli tutaj 2 razy 198 mm. Żeby się nie rypnąć, wezmę kalkulator, ale w międzyczasie mogę sobie już to w głowie liczyć, czyli 198 razy 2 po 2 mm odjąć z każdej dwusetki
czyli mamy 400, czyli 396 mm, tak? Czyli 198 razy 2, mamy 396 mm i taka będzie wewnętrzna wysokość naszego korpusu, czyli dodając jeszcze 36 mm, mamy wysokość docelową korpusu 432 mm. Takie były założenie. Tutaj oczywiście, jeżeli potrzebujemy zachować większą odległość, żeby jeszcze więcej zmieścić do tych szuflad, nad każdą szufladą powyżej tych 8 mm zalecanych od producenta możemy dołożyć dowolną odległość, jaką byśmy tam sobie chcieli. Dobra, teraz kolejna rzecz, która jest tutaj z naszego punktu widzenia istotna, to wysokość montażu wkrętów. W przypadku Axis Pro mamy te odległości podane tutaj i to jest 32 i 44 mm do pierwszego odpowiednio i drugiego wkręta. Więc teraz tak, jeżeli pierwszy wkręt jest 32, musimy dodać 18 od dolnej krawędzi wieńca, więc odległość do pierwszego wkręta, do pierwszej linii wkrętów to będzie 50 mm, tak? 32 plus 8 plus 10, 50 mm. I teraz to, co musimy obliczyć, to odległość do kolejnego wkręta. Szuflada zajmuje nam tutaj 198 mm. I powyżej tych 198 mm musimy dodać 18 na dolny wieniec i musimy dodać jeszcze kolejne 32 mm, bo tyle od spodu systemu kolejnej szuflady do pierwszego wkręta występuje, co daje nam, że do drugiego wkręta potrzebujemy odległości 248 mm. I mamy tutaj wysokości montażowe w korpusie odpowiednich prowadnic. Także to już mamy obliczone. Teraz przejdźmy do obliczenia drugiej istotnej rzeczy. Ja już te rzeczy mam nacięte, ale oczywiście w przypadku każdej szuflady musimy jeszcze obliczyć szerokość dna, głębokość dna i szerokość i wysokość ścianki tylnej. Zacznijmy od ścianki tylnej, więc mamy ścianka tylna. Ścianka tylna. Wysokość ścianki tylnej jest dość prosta, bo ją bierzemy sobie po prostu z tabelki. W moim przypadku akurat jest to 167 mm, gdyż ja korzystam z szuflady, która nazywa się wysoka. Jest jeszcze szuflada, która się nazywa bardzo wysoka i wtedy tych milimetrów mamy 199, ale ja potrzebuję 167. I 167 i teraz tak, szerokość ścianki tylnej to wewnętrzna szerokość korpusu LW, to mamy 964 mm minus 87 i to jest nasza szerokość wewnętrzna. Wszystkie te systemy szuflad oczywiście liczy się bardzo podobnie, trzeba po prostu tylko zerknąć na rysunki techniczne, co finalnie daje nam ściankę tylną o wymiarach 167 na 877. Okleić musimy na pewno jedną długą krawędź, możemy również okleić dwie krótkie krawędzie dla zachowania jakiejś tam estetyki, no ale ta jedna długa krawędź jest niezbędna do tego, żeby szufladę wykonać. Teraz musimy jeszcze obliczyć dno. Do dna potrzebujemy tak, długość nominalną prowadnicy. W moim przypadku są to prowadnice o długości 550 mm. Więc mam 550 i od tego NL, bo to jest długość prowadnicy określana jest symbolem NL, odejmujemy 24 mm, więc bok dna będzie miał wymiar 526 mm. Teraz musimy jeszcze obliczyć szerokość, a szerokość wewnętrzna to nic innego jak szerokość wewnętrzna korpusu, czyli 964. Od tego odejmujemy jeszcze 75 mm. Czyli mamy 964 minus 75, 889, czyli to jest nasze dno. 526 na 889. Tyle obliczeń, myślę, że cała reszta, czy do wąskiej szuflady tej na 464, czy jakiegokolwiek innego wymiaru, który będziecie chcieli policzyć,
da radę sobie to odtworzyć. Ostatnie wymiary, które musimy obliczyć, to uchwyt ścianki, wróć. Ostatnie wymiary, jakie potrzebujemy sobie jeszcze tutaj obliczyć, to jest mocowanie frontu. I teraz tak, mocowanie frontu jest odsunięte od wewnętrznej krawędzi korpusu o 15,5 mm. I teraz musimy sobie do tego 15,5 mm dodać jeszcze nasze nałożenie. W moim przypadku nałożenie to tak na dobrą sprawę 16,5 mm, więc akurat do tego mojego 15,5, jak dodam 16,5, więc wychodzi 32 mm. Tyle muszę odsunąć mój uchwyt, tutaj liczymy uchwyt frontu. Tak? Czyli mamy szufladę, no i teraz potrzebujemy wywiercić we froncie, tak na dobrą sprawę, nasze otwory. I teraz tak, od krawędzi właśnie obliczyliśmy, że to jest 32. I teraz jeszcze musimy obliczyć dwie odległości. Dla pierwszego frontu i tak samo również dla drugiego frontu. Dlaczego? Bo dla dolnej szuflady i dla górnej szuflady musimy te odległości obliczyć osobno, gdyż azalisz dolny front nachodzi nam dodatkowo na korpus, więc to mocowanie frontu jest automatycznie wyżej. Dla drugiej szuflady nie ma nałożenia na bok, na wieniec korpusu, więc ta odległość tutaj też jest inna. I teraz tak, do pierwszej foru wedle naszej instrukcji jest 47,5 mm. I ta odległość jest dla każdej szuflady taka sama, w sensie, czy to jest niska, średnia, czy wysoka, czy bardzo wysoka. Różnią się one potem tylko odstępami dla kolejnych otworów. I tu mamy znowu, 47,5. I tutaj jest taki myk, że u mnie front będzie schodził poniżej wieńca o, z tego co pamiętam, 40 mm. Czyli do mojego pierwszego wkręta ja potrzebuję dodać tak, 40 mm, dodać grubość wieńca, czyli 18, i do tego dodać jeszcze to nasze 47,5 mm, czyli odległość do pierwszego otworu, która wynika z instrukcji, i tu mamy odległość 65,5 mm. Się machnąłem, tu mamy 105,5. Tu jest 105,5, skąd ta poprawka? 18 wieniec plus 40, które schodzimy w dół, plus 47,5, nie wiem co ja wcześniej dodałem, 105,5. Jeszcze musimy obliczyć odległość do kolejnego. Prowadnica będzie zaczynać się z dolną linią frontu dolnego systemu do pierwszego otworu, jest 47,5 mm. I to jest odległość, którą potrzebujemy mieć. Jak widać, obliczenia nie są trudne, tylko trzeba się do nich przyłożyć. Dobrze, to obliczenia już za nami. A teraz weźmy się za montaż. Po pierwsze potrzebujemy bita, PZ wkręty. Zaczynamy od uchwytów ścianki tylnej, czyli dwa uchwyty, lewy i prawy. Tak jak mówiłem, u mnie akurat boki są oklejone, znaczy tyły jest oklejony na trzy strony. Czwarta krawędź jest nieoklejona, ta, która jest dołem z tyłu. I teraz tak. Czym te uchwyty różnią się od innych systemów? Proszę bardzo, tutaj mają taką stopkę, więc nie ma zastanawiania się, w której odległości, czy trochę wyżej, czy trochę niżej. Dojeżdżamy do pewnego miejsca i już wiemy, że to jest odpowiednie miejsce na zamocowanie tego uchwytu. Po raz kolejny mamy tą ściankę, ten uchwyt głębszy, aniżeli sugerowana płyta, czyli 16 mm. Bo z 16 mm płytą tutaj pracujemy. Jeżeli montujemy na płasko, to niestety ten uchwyt nam sobie tu tańczy i jest przechylony. Jeżeli chcemy go zamocować, żeby leżał płasko ładnie, to niestety musimy wyjechać poza krawędź naszego stołu roboczego. Do tej pory chyba tylko Blum Revo Box ma zrobione w ten sposób, że grubość uchwytu jest ta sama, to grubość ścianki tylnej. Więc nie ma tego efektu kołysania, jeżeli kładziemy na płasko. Uchwyty ścianki tylnej zamocowane, więc możemy zamocować boki. Ja już tu w kuluarach wyciągam boki. I tutaj znowu mamy
małą zmianę, gdyż najczęściej te boki były wciskane, a w przypadku tego systemu te boki nie są wciskane, tylko wsuwane w ten sposób. Z racji tego, że ta szuflada jest dość duża, to potrzebuję dużo miejsca na moim stole roboczym, ale może się uda bez rozwalenia szuflady, bo w tej chwili generalnie te uchwyty dość mocno dyndają, więc trzeba uważać przed montażem dna. Montaż dna jak w każdym innym systemie, wkręty i jedziemy. Złapię sobie tylko tutaj ten dyndający drugi bok, żeby mi nie odleciał, żeby się nie uszkodził gdzieś w felworze walki. Trzeba tylko oczywiście jak zwykle, lecą mi wkręty dzisiaj coś, zlicować, tak żeby potem nie mieć szczeliny pomiędzy frontem a dnem. Tu akurat w przypadku tej 550 mm szuflady mamy 4 wkręty z każdej strony. I korpus szuflady gotowy. To co należy jeszcze powiedzieć tutaj w przypadku tej szuflady, regulację mamy tutaj dostępną ze środka, tak jak w przypadku Merivobox, więc w przypadku montowania przy jakiejś ścianie nie ma problemu z regulacją od środka. W przypadku tak szerokiej szuflady warto również pomyśleć o wzmocnieniu ścianki tylnej. Do tego celu można użyć na przykład konfirmatów samowiercących. Wykonamy to wtedy szybko i bezboleśnie. No i tu mamy szafkę numer 3, czyli ta, która będzie miała wąskie plady, czyli ma 500 szerokości nominalnie. I teraz odznaczamy te nasze wcześniej wyznaczone wysokości montażu prowadnic, czyli 50 i następnie jeszcze było 248. Dobry kąt. I jeszcze teraz musimy zrobić jedną rzecz. Wziąć prowadnicę i sprawdzić, tak na dobrą sprawę, z których otworów warto byłoby korzystać. Pierwszy, drugi i ostatni. Czyli standardowo można powiedzieć. No i tak jeszcze 5 razy. Najważniejszą rzeczą jest tutaj, że musimy określić sobie górę, bo montaż prowadnic nie jest symetryczny. Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, hearts. I tu tylko taki mały stop. Rzeczywiście, otwory pierwszy, trzeci i ostatni pasują. Ale cóż z tego, jeżeli praktycznie nie ma do nich dostępu, więc jednak trzeba celować w ten górny rząd. Ale cóż, człowiek uczy się całe życie. Something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to. Something I can't undo. I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get on safe. So I'm taking six shots all straight to the face. I'm taking six shots, are you coming with me? Nie zostaje nic innego jak po złożeniu całego korpusu włożyć do środka szufladę. I zawsze jest pytanie, czy ona tu będzie pasować? Pasuje. Sprawdźmy drugą. Pasują.
Ja tylko nie widzę, czemu ma taki przechylony boczek. Ale jak wepniemy front, to powinno się wszystko wyrównać. I teraz jak te szuflady się wypina? Tu chyba są takie dwa bolce. Yep. Tak właśnie jest. No to co, teraz nie pozostało nic innego jak zamontować fronty. Fronty w tym przypadku są wykonane z MDF-u lakierowanego w białym macie. Czy to jest mat? Jest mat. Jedyne co to, o zawsze, niestety trzeba trochę się pozbyć pyłu, bo tego z lakierni jest sporo. Na podstawie obliczeń, które wykonaliśmy, 32 mm do boku, więc zwalniam te dwie blokady i poszukuję 32 mm. Teraz ustawiam drugą linijkę, czyli tą wysoką. I ta wysoka ma być ustawiona na aż 115,5 mm. To pół oczywiście jest takie umowne, ale wiadomo, że zawsze można podregulować, ale takie powiedzmy ala pół da się też również ustawić. Jest i posłużymy się tym właśnie pinem. Raz, dwa, trzy i cztery. Więc ja ustawiam szablon. Gitara. Odwracam szablon i to samo z drugiej strony. To będę miał na drugą rękę, więc łatwiej mi złapać. Uchwyty frontu są symetryczne. Nie ten bicik. To co my potrzebujemy? PH. Do zestawu są dedykowane wkręty. Tylko że trzeba mam cztery. A nie wiem ile ich powinno być. Powinno być dwa zestawy, nie? Muszę zerknąć. A już zapunktowane miejsca. No dobrze, to teraz do szafki wkładamy szufladę, wklikujemy i bierzemy front. Miejmy nadzieję, że właśnie jest tak, jak być powinno. Tak właśnie wygląda. Jeszcze tutaj sobie ją sprawdzę. Miareczką, ile mi wystaje front dołem? 50 mm, czyli tak jak miało być. Ideolo! I teraz generalnie to samo z drugą szufladą, więc zasada ta sama, obliczenia zrobiliśmy, więc nie ma żadnego już rocket science. Dziękuję za dzisiejszy film. Zapraszam do subskrypcji kanału, gdyż może pojawią się kolejne ciekawe szuflady, których akurat ty już będziesz szukał, albo jesteś ciekawy, jak wygląda ich montaż. Jak widać, z każdą szufladą jest podobnie, ale być może akurat ty szukałeś tej konkretnej szuflady, więc tak wygląda montaż GTV Axis Pro. Przyznam szczerze, fajne szuflady, te jedyny minus. Ciężko nazwać to minusem. U mnie wyszło tak, że niestety w pudełku uchwyty frontów troszkę dostały prowadnicami w transporcie i się niestety pozginały. No, taki ten. W zestawie wszystko jest. Montaż jest dość prosty, nieskomplikowany, jak praktycznie w większości zestaw szuflad systemowych. Dziękuję za dzisiaj. Zapraszam na kolejne filmy. Do usłyszenia. Cześć! Thank you.